Kryzys migracyjny, czyli fala setek tysięcy uchodźców i migrantów zmierzających do krajów Unii Europejskiej, ma swoje przyczyny w krajach Bliskiego Wschodu, w takich krajach jak Syria, Irak czy Afganistan, z których ludzie uciekają ze względu na wojny, ze względu na prześladowania, ze względu na brak pomocy humanitarnej, ze względu na brak jakiejkolwiek nadziei na poprawę swojego losu. Jednakże ludzie ci także wiedzą, że w krajach Unii Europejskiej otrzymają nie tylko pomoc socjalną, nie tylko otrzymują dach nad głową, ale także perspektywy normalnego, godnego życia. Perspektywy, aby ich dzieci mogły udać się do szkół, aby oni sami mogli być objęci odpowiednią opieką medyczną, czego bardzo często w ich krajach nie ma i nie ma nadziei, że ta sytuacja się poprawi. Z tego też powodu, patrząc na kryzys uchodźców i imigrantów w Unii Europejskiej, pamiętajmy o tym, że pomoc socjalna, która jest dostępna dla uchodźców i imigrantów docierających do krajów Unii Europejskiej jest czasami wielokrotnie większa od pomocy humanitarnej, która jest dostępna na przykład dla uchodźców na Bliskim Wschodzie. Dla przykładu, średnia pomoc socjalna dla uchodźcy w Niemczech to jest od 330 albo nawet czasami do 500 euro na osobę, kiedy zaś pomoc humanitarna, kompleksowa pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie jest to 175 dolarów dla całej rodziny. Kwota pomocy socjalnej w Niemczech jest 8-krotnie większa od pomocy humanitarnej, którą my nazywamy kompleksową pomocą humanitarną dostępną dla uchodźców syryjskich w Libanie. Co więcej, ta pomoc, kompleksowa pomoc humanitarna jest dostępna tylko dla 11% uchodźców syryjskich w Libanie. Pozostałe 89% dostają o wiele mniej pomocy albo w ogóle nie otrzymują pomocy humanitarnej. Kwota 1550 zł pozwoliłaby, aby zabezpieczyć 5 rodzinom uchodźców syryjskich, czyli ponad 20 osobom, dach nad głową w takim kraju jak Liban. Czyli za kwotę będącą pomocą socjalną dla jednej rodziny uchodźców syryjskich w Polsce, fundacje i organizacje pozarządowe niosące pomoc na Bliskim Wschodzie mogłyby zabezpieczyć dach nad głową dla 4-5 rodzin uchodźców syryjskich. Jest to ogromna dysproporcja i ta dysproporcja pomocy humanitarnej i pomiędzy pomocą humanitarną na Bliskim Wschodzie a pomocą socjalną w Europie także napędza w dużym stopniu ruch migracyjny do Europy, z którym mamy do czynienia.